nici. Na naparstki do nory. На пара. Ты носишь меня, 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 ты носишь меня,
natrium? Po łacinie nazywa się natrium. Zrób niebo.
takie zupełnie niebieskie, doskonale. A oto mój przyjaciel, wielki konstruktor, Klapaucjusz. Pozwól, że ci przedstawię mój najnowszy wynalazek. Maszyna, która potrafi robić wszystko na literę N. Nici, naparstki, neutrony. I neutrony. Bardzo interesujące. A czy wolno mi jej coś rozkazać? Proszę bardzo, ale to musi być na N. Tak, na N. Dobrze. Niech zrobi naukę. Źle. Wykapana nauka, sam przyznasz. Co, to ma być nauka? Nauka to coś całkiem innego. Więc proszę powiedz, co maszyna to zrobi? Postawię maszynie jeszcze dwa inne zadania. A jeśli je ona rozwiąże, uznam, że jest taka, jak ma być. Niech zrobi Nicę. Nicę? Słyszał kto kiedy coś takiego? Co to są nice? Jak to? Druga strona wszystkiego. Nicować, przewracać na podszewkę. Nie słyszałeś o tym? No, no, nie udawaj. Maszyno, bierz się do roboty. Thank you.
To mają być nice. Powiedzmy, że tak. Dajmy na to, dla świętego spokoju. Ale oto ostatni rozkaz. Maszyno, masz zrobić nic. O co ci chodzi? Kazałeś jej nic nie robić, więc nic nie robi. Nieprawda. Kazałem jej zrobić nic, a to co innego. Jak to? Ale przecież zrobić nic, a nie zrobić nic, to jedno i to samo. Skądże kazałem jej zrobić nic, a tymczasem nie zrobiła nic, więc wygrałem. Nic bowiem, mój ty przemądrzały kolego, to nie takie sobie zwyczajne nic, produkt lenistwa i niedziałania, lecz czynna i aktywna nicość. To jest doskonały, jedyny, wspaniały i najwyższy niebyt we własnej i obecnej osobie. Zawracasz głowę maszynie! W takiej chwili... Bo też ta twoja maszyna całkiem do niczego! Tak ci się tylko wydaje. Thank you.
nieba. O, gdzie są kambuzele? Gdzie mój murkwie ulubiony? Gdzie pćmyła łagodne? Nie ma ich i nigdy już nie będzie. Wykonałam, a raczej zaczęłam wykonywać tylko to, coś mi kazał. Kazałem ci zrobić nicość, a ty... Klapałciuszu, albo jesteś głupcem, albo głupca udajesz. Gdybym zrobiła nicość za jednym zamachem, przestałoby istnieć wszystko. A więc i Trurl, i niebo, i kosmos, i ty, i ja. Więc właściwie kto mógłby wtedy powiedzieć, że rozkaz został wykonany i że jestem sprawną maszyną? A gdyby nikt tego nikomu nie powiedział, w jaki sposób ja, której również by nie było, mogłabym otrzymać należną mi satysfakcję? Thank you.
magiczna maszyno, ja już nic od ciebie nie chcę. Tylko proszę, proszę, zrób mur krwie, bo bez nich życie mi niemiłe. Nie umiem czyń, ponieważ słuchałem. A ja umiem robić tego się nie domyślą, może nie zauważą.